Przechodzimy do 11 do kolejnego punktu, to jest punkt 13. Tutaj, drodzy Państwo, to jest podjęcie uchwały w sprawie zadań powierzonych w budowaniu i modernizacji punktów i sportów według wskazań dzielnicy. Drodzy Państwo, w oparciu o zgłoszenia, o analizę przeprowadzoną wspólnie zarządnej infrastruktury komunalnej, przygotowaliśmy listę zadań, listę rankingową zadań do realizacji w ramach oświetlenia, z tym, że generalnie na pierwszych pozycjach są zadania, które wymagają mniejszych nakładów finansowych z tego względu, abyśmy mogli jak najwięcej ich zrealizować. No są też zadania bardzo duże, na przykład centrala boczna, koszt wykonania oświetlenia w sprawie realizacji wynosi ponad 60 tysięcy. Niemniej to jest lista rankingowa, drodzy Państwo, będziemy ją realizować do wyczerpania środków. Tu jest zapisane 35 tysięcy z naszych pieniędzy, które będziemy mieli w tym roku. Teraz oczywiście ta lista przejdzie na rok kolejny według tych pozycji, które nie zostaną w tym roku zrealizowane. Stąd też, drodzy Państwo, taka propozycja zarządu. Otwieram dyskusję. Pani Ania Mogna, proszę. Jestem taka zmęczona, że nie widzę tej lampy, o którą się staram już od dłuższego czasu przy ulicy Poleskiej Bocznej. Była zgłaszana ta lampa. Popytacie, czy będzie ta ulica wykonywana, to znaczy było to niezbędne. Ona leży, zgłaszałam kilka kroków. Ona, bo oni przyjechali, zrobili jedną lampę, ale mieszkańca nie miał ogrodzenia wykończonego, miał zatwierdzonych planów, nie mogli tam nic nie zrobić lampy. Może pani nie zrobi tak, że pani prosiła poprawkę na razie, byśmy wprowadzili na ostatnie miejsce. My się analizujemy te koszty, poczekamy na realizację zadania, no i zobaczymy, jak to będzie. Czyli na razie rozumiem poprawkę pani zgłasza na 9, a potem będziemy się zastanawiać. Poleski poszły. Poleska. Jedna lampa. Tak. To pewnie niewielki koszt. No. Czyli taka jest poprawka, która pani Ania zgłasza. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji są? Nie widzę, dosyć się zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa, radni za przyjęcie tej uchwały. Przepraszam. Proszę Państwa, radni za przyjęcie poprawki. Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Teraz poddaję pod głosowanie całą uchwałę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję.